tak coś wróciliśmy do Hoi Czwóreczki, gdzie będziemy próbować tutaj wygrać, pokonać, nie wiem, mniejsza, tutaj naszego głównego adwersarza na chwilę obecną, czytaj Japonią, wygrać przeciwko Chinom. No cóż, zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie nie jest tragicznie, więc też nie mogę powiedzieć, że coś się wydarzyło złego, więc tyle dobrego. Muszę sobie atakować. Okej. Dobra, widzę, że komputer trochę tutaj zaczął atakować też nielogicznie w niektórych miejscach. O! Znowuż to samo, co czasem potrafi komputer teraz zrobić, zero po otwartości w wielu miejscach. No cóż. Jak coś sobie pije herbatkę, więc okej. Dobra, dawajcie mi tu. Północne Chiny, powiadacie. Ojej. Dobra, chodźcie mi tutaj, a ty chodź mi tu, chłopie. Dziękuję bardzo. Nie, już mi się tutaj nie uda tego ogarnąć, ten deseń, więc no trudno. Za chwilę tylko będę musiał zreorganizować te jednostki, tyle, dobra. Myślę, że to będzie wystarczający dobry powód, żeby tutaj ogarnąć to wszystko i ciul już. Może dużo nie zniszczę tych jednostek, ale zmuszę chińskie siły, żeby trochę atakowały bardziej. Dobra. I jeszcze tutaj bym poprosił was. Dobra, tu, chodźcie. No i tu zniszczę to i będziemy mieć już kolejne jednostki i na pewno już nie chcę zwiększyć eskalacji na moście Marco Polo, tutaj konfliktu tego, bo to byłoby niezdrowe dla mnie. No. Dobra, czyli tu i tu. Dobrze, i teraz tak, tutaj widzę, że mobilizacja... O, lewica dominuje we Francji? Okej. Dobra. Weźmy może najpierw rozbudowę armii, o, okej, i przewagę woli, żebyśmy mieli wtedy wypitną wolę i obronę, atak i reorganizację wzięli i wtedy bataliony z rowerami. Bo mógłbym pójść jeszcze tu i ogarnąć doktryna uderzenie na południe i odblokowanie decyzja żądanie Indochin. O, Anschluss. Ale zanim do tego dojdzie, to jeszcze trochę czasu minie. Dobra, wiecie co? Ja bym już tutaj też wam przyjął do ataku trochę akcji. A nie, inaczej. Chwileczkę, wy tutaj we dwoje bym chciał, żebyście zaatakowali tu, tylko że teraz, po pierwsze, nie potrzebuję do tego miejsca, a wy wtedy tutaj nie potrzebujecie mi siedzieć. I przestańcie to robić, bo to głupie, co jak klikłem. Dobra. O, dobra, dziękuję bardzo. I teraz atakujcie ich. O, we dwójkę. Dziękuję. No, i teraz poprosimy tu następne jednostki poniszczyć. Dzięki, dzięki. No, już komputer, nawet jeżeli on tam ma dalej jakieś już, głównie to chyba ten debuff, czytaj, korupcja w armii. Ta, jeszcze co? Naprawdę? Wy jeszcze tego nie zrobiliście nic? No. Miałem nadzieję, że coś ogarną, ale widzę, że są niektórzy uparci trochę. Weźmy was i teraz bym tylko chciał ogarnieć jedną rzecz. Utrzymać porządek w regionie. Tak,
Wystarczy mi na razie tylko utrzymanie porządku w regionie i tyle. Nic więcej. Wait, what the hell? Dlaczego wy tutaj dziwnie tak zaczęliście atakować? What the fuck? Chodźcie tu, zaatakujcie ich, dobra. I... Aha, czyli oni tutaj atakują te jeszcze okręty chińskie. Dobra, spoko. Dobra, czyli widzę, że wymęczymy ich na dosyć mocnym trybie i tyle. Weźcie mi tu, wyślijmy kolejne jednostki, bo po co im jest to, więc no cóż. Dobra, czyli oni mają coraz mniej ludzi, nie ukrywajmy tego. Dobra, czyli mamy 38. 38 to weźmy badania od razu, ulepszmy. Must have. What the hell? Dlaczego tutaj kuźle tak dziwnie to zrobiliście, ale dobra, mniejsza. Dawaj tam je tu. Dawaj ta tak. I dawaj ta tak. Wszystkie jednostki, jakie możemy, niech wysyłają się tu. I tyle. Łada. Dobrze, to teraz tak, tutaj szybciutko, tu, proszę jeszcze, Wait, what the hell? Dlaczego oni nagle mi przestawiają te... Godness. What the hell? Co wy tu kombinujecie? Proszę was, dobra. Nie wiem, co się teraz tutaj wydarzyło mi z tym, ale powiem tak. Na tyle to było dziwne, że ja pierdziu. No. Dobra, tu poprosimy tak. I teraz atakujcie ich tu, a teraz tu. Teraz tu, próbujmy też załatwić ich, dobra, i teraz tak tu. Oh my goodness. Awans na asa powietrznego, dziękuję bardzo. Dobra, spoko. Teraz to ja tutaj już poproszę, byście zamknęli to i zniszczyli to i tyle. Rozbudowę armii. A, co było w ogóle, bo nie przeczytałem nawet. Żeby zrealizować cel rozbudowy armii, musimy wykorzystać umiejętności oficerów, którzy wykazali się talentami do szkolenia ludzi w sztuce wojny. I teraz przewaga woli. Nawet najnowocześniejszy sprzęt jest bezużyteczny, gdy nie ma nieustraszonych ludzi, którzy nim się posługują, a brak strachu sprawia, że choćby kamień staje się najbardziej zabójczą bronią. No to tak. Akcje antykomunistyczne to nie. Układ monachijski. Nie, dziękuję. Potrzebujemy. O, ci odrzucają traktaty. Widzę, że wszyscy się tutaj rozbuchali normalnie. Lepsze czołgi, powiadacie. Dobra, weźmy może nawet sobie troszeczkę więcej tych czołgów. Zacznijmy ogarniać.
I teraz tak, co tu mi zostało? Kamuflaż mi nie jest potrzebny. Może bym... rakietowy... O! Yoshido Nishiha, naukowiec jądrowy. Dobra. Miałem plany, ale zobaczyłem plan atomowy. Dobra, czyli 500 000 strat do 50 000. What are you kidding me right now, bro? Trochę nie za dużo strat? Dobra, czyli widzę, że wy tutaj macie problemy, ale dobra, no nie ukryjmy tego, że mamy problemy. Dobrze, tutaj przejmujecie ich, dobra, zaraz poddacie się mi. To jest w ogóle świetna informacja. Dobra, o, mamy dodatkowych perków tutaj, możliwości przyznania. Nie masz nic, dobra, przepraszam. O, piechota ekspert, dobra, bierzemy cię. I weźmy tobie też piechotę ekspert, dobra, dziękuję bardzo. Czyli oni tutaj się przejmują nie za bardzo, więc spoko. Dobra, dołączcie mi tutaj kolejne jednostki, dziękuję. Przygotowania defensywne, dobra, teraz wielkie natarcie, weźmiemy sobie przełamanie, atak przeciwżywym. O, to fajne są statystyki, powiem. What the hell, ile tutaj ja mam tej ropy? Ki? Nie, żebym ja coś mówił. Weźmy do 10, tu weźmy chociaż do tej 5, no myślę, że to będzie spoko, wydobycie już lepsze. Weźmy to, i co tutaj mamy, ciebie nie potrzebujemy, tutaj incydent na moście, o dobra, palał, no dobra, aluminium nie jest może to najbardziej mi potrzebny zasób na świecie, więc... Ej, wiesz, że może zdobyć prowincję stołeczną ich? Koleś? Ej, troszkę bym poprosił was o zmniejszyć odcinek. No. Czwarta międzynarodówka, dobra, wiecie co, wy tutaj przejmijcie trochę tego. No to? Przewaga woli, dzięki. I bataliony z rowerami, bo pilność ma kluczowe znaczenie. Nasze wojska zostaną wyposażone w rowery, co znacznie zwiększy możliwość przemieszczania się naszych dywizji. Dziękuję bardzo.
Dlaczego Ruski mają nagle tyle możliwości ogarnięcia zasobów? Nie wiem, mniejsza. O! Widzę, że kolejne jednostki tutaj im się trochę padnie. Mhm. Nie, najpierw to ja chcę zdobyć wybrzeże. Może to nie jest bardzo odtwórcze, ale zróbmy coś takiego. Dobra. I teraz bym poprosił o stworzenie tutaj tego, a wy będziecie musieli zostać przydzieleni jako inna jakaś jednostka. Dobra. Dobrze. Lekkomyślność. Dobra, ciebie weźmiemy tu sobie i tyle, dobra. Dobra, teraz to ja tu mogę sobie ustawić się. Teraz tak, bo i tak tu nie mam nic zbytnio możliwości, więc na razie ustawmy się tu. To jest jedna rzecz. Druga armia niech pójdzie sobie tu. Mhm. I wy tu moglibyście wtedy pójść tu. Mhm. Wyglądasz trochę bardzo przygnębiony, chłopie, ale... Tak, weźmy, podejmijmy i będziemy mieć wtedy pomiędzy dwoma frakcjami w miarę. Mhm, dobrze. I teraz gdzie tutaj powiadacie? Dobra, weźmy. Tak sobie myślę, co tu jeszcze więcej można by było spróbować ogarnąć. Chwila, brak frakcji. Aha, dobra, czyli on będzie mógł zaraz tutaj zrobić frakcję. Dobrze, to będzie trzeba coś zrobić z tą frakcją i tyle. Bitną wolę mamy, tutaj to spoko, dobra. Cieszę się bardzo z tego powodu, co tu widzę. Piechota z rowerami, dobra. Tak jak mówiłem, weźmy teraz sobie... Podejdę tutaj do tego miejsca. Podpisanie paktu 3. Stojące przed nami zadanie może wystawić nasze możliwości na prawdziwą próbę. Powinniśmy skontaktować się z rządami mającymi podobne cele, żeby podjąć z nimi współpracę. Tak, i według mnie to będę chciał wtedy podejść już do zajęcia Filipin i przy okazji tam jeszcze będę musiał parę rzeczy ogarnąć, więc... Tak, tutaj nie potrzebuję tego tak bardzo. Weźmy może skuteczność eskorty. Centralna Komisja Wojskowości, dobra, chwilka, brak frakcji, dobra, czyli jeszcze nic nie zrobiliście, dobra. Szkolenie, szkolenie, reforma sądownictwa, dobra.
Nie, nie będę zmieniać tych portrecików na razie, tam żadnych. W sensie tych ikonek chodzi mi. Dobra, tu widzę, że nic nie ma takiego ciekawego. Dobra, czyli widzę, że już nie potrzebujemy tego, co mamy. To teraz bym musiał sobie tutaj to trochę ogarnął i bym wziął jeszcze tutaj troszkę więcej tych rzeczy ogarnął i później bym zaczął jeszcze ogarniać infrastrukturę, tylko gdzie to ja mogę ogarnąć infrastrukturę na chwilę obecną? Tu. W Korei Północnej. Dziwnie to brzmi, ale chcę tam ogarnąć infrastrukturę, bo ona jest dobra tam naprawdę. Infrastrukturę, zasoby są tam naprawdę dobre. Dobra, poprawimy sobie tu organizację, te rzeczy. Dobra, teraz tak, weźmy sobie tobie, doślimy i weźmiemy... Nie, tobie. Tobie miałem ustawić. Podpisanie paktu 3, to tam mało mi obchodzi. Tutaj tempo budowy, stoczni i tego, dobra, to spoko. Takuguo Gogdo. Niech im będzie. Przyjmijmy ciebie. Dobra, czyli mamy 39. To weźmy może piechotę morską, ogarnijmy trochę. Wiem, że to tak trochę z dupy strony to wziąłem, ale mniejsza. Czyli za rok będę mieć już badania atomowe. Dobra, świetnie. Doktryna uderzeni na południe. Dobra, chyba że coś tu wezmę. Nie, bo to i tak nie mogę zrobić tych już rzeczy, więc mi to niepotrzebne tak jest bardzo. Chyba że poprawię sytuację w Mandżuku. O, doktryna uderzenie na południe. Chiny są bogate, ale nie posiadają wszystkich potrzebnych nam zasobów. I jednak niedaleko na południu leżą holenderskie Indie Wschodnie i brytyjskie kolonie na Malajach i Borneo. Żeby być naprawdę samowystarczalnymi, musimy wyrwać te tereny z rąk europejskich imperialistów. A, dziękuję. Human nie? What the hell? Aha. Are you kidding me right now, bro? Dobrze, czyli tak bardzo się cieszę, że tutaj mi tak się rozwija ta sytuacja. Weźmy później to, ogarniemy i tutaj dodamy trochę fabryk cywilnych. Wiem, że to może nie jest pomysłowy tutaj punkt programu, ale dobra. Weźmy brak frakcji, powiadacie. Brak frakcji. No, mieliście mi tutaj zrobić to, ale dobra. Dobra, weźmy odszyfrowywanie. Nie jest już tragicznie, chociaż mamy trochę ludzi itp., więc nie jest tutaj super źle. To ja i bym mógł oddać te wszystkie ziemie tutaj, ale to tam zobaczymy. Dobra, chodźcie mi tymi jednostkami, ja tam będę te chronić po prostu sepki swoje i tyle. Więc trudno. Tutaj mógłbym jeszcze dodać coś. No, teoretycznie mogę, ale zaraz zobaczmy najpierw. Czy ja bym mógł... A, bataliony z rowerami. O kurczę. To już widzę, co zrobimy. Bataliony piechoty, batalion rowerowy. Zapomniałem o was w ogóle. One będą najlepszymi jednostkami na świecie, na pewno. Czyli mamy w miarę szybkie jednostki. Czy jak ja bym wziął saperów, to nic się nie zdarzy. Jak dodamy tych, też się nic nie zdarzy. Dobra. Weźmy to i zapiszemy i... nie małe, tylko takie. Albo nawet wiecie co, to będzie bardzo dobra jednostka i będziemy ich robić dwie sztuki na tyle temat i tyle.
O my goodness, ile ja tu mam tego? Dobra, poprośmy tak i poprośmy tak. I stalownie poprosimy od Niemców na razie, póki co mogę. Sojusz z Włochami? Nie wiem dlaczego to w ogóle to wziąłeś. Trochę to głupie jak dla mnie. Ale co tam? Ej, człowieku, naprawdę, proszę was, byście wzięli i zrobili tą frakcję specjalną chińską. Wtedy wszyscy będą się chcieli dołączyć do niej, bo będą wszyscy czuli się zagrożeni, a ja sobie pójdę wtedy i ogarnę was i tyle. I zjem wszystkie frakcje, i tutaj zjem to wszystko, albo dam dla zorganizowanego rządu Chin to wszystko. Pomoc społeczną, dobra. A akcje antykomunistyczne. O kurczę. Dobra, poprośmy tu. I teraz tak, tu widzę, że mamy pancerni. I to teraz bym poprosił niszczyciele. I niszczyciele też bym chciał tutaj sobie wrzucić. Na razie niech to sobie będzie i tyle. Doktryna uderzenia na południe. I... Czy ja bym chciał pakt o nieagresji? Dobra, pakt o nieagresji ze Związkiem Radzieckim. I jeżeli chcemy uderzyć na południe, musimy najpierw zabezpieczyć naszą północną granicę. Niezwłocznie rozpoczniemy negocjacje z państwem ZSRR. No, po części to jest według mnie potrzebne trochę, więc... dobra, teraz tak, czy ja mógłbym dodać jeszcze tutaj bataliony? Nie będę mógł dodać niczego. Dobra, i zwiat, i dodałbym jeszcze to. Dobra, miejmy nadzieję, że nie stracisz tyle doświadczenia, żeby masakra była. Dobra, czyli infrastrukturę i tak tutaj ogarniamy, więc w miarę okej jest. Nawet jeszcze bym tu jedną prowincję ulepszył. Nie, na razie zostawmy ich. Zażądanie, aha, dobra. Ile-de-France nie znajduje się w rękach kraju Francja. Aha, dobra, to będę musiał czekać na to. Dobra. Poprośmy was o te jednostki, naprawdę. Wiecie co? Nie, tu. O! Aha. Wojna domowa, komuna francuska. Dobra robota. Dobrze, to teraz tak. Ja tu teraz tak. Atak na morski, atak liniowego. Weźmy to może. Nie jest to może najlepszy pomysł, ale ciul tam. To teraz tak, weźmy, wyślijmy więcej jednostek tam do szkolenia. A, i ogólnie muszę jeszcze jedną rzecz zrobić. Będę musiał wynaleźć sobie tamtą. Ale dobra. Ale wy macie... A, sprowokowanie Japonii! Okej. Niech wam będzie. Więc dobrze. To powiem tak, na razie trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Chyba... Raczej widzę, że komputer... no cóż,
będzie chyba raczej mnie chciał tutaj sprowokować do tego konfliktu. I no cóż, umrze śmiercią tragiczną na 90%, więc no, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku, w którym będzie wojna. Znowu, hej hej.